Cześć i czołem, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. Zbigniew Bartman. I Ola Rajewska. Tak, widzimy już na czacie, że się cieszycie, że 19 wróciła. Jeszcze nie wiemy, czy wróciła na stałe, ale słuchamy Was i widzimy i obserwujemy, więc cieszymy się, że ta 19 Wam odpowiada. Widzimy, że się gromadzicie, tak więc przychodźcie, dochodźcie do nas. Czekamy na Was, czeka nas fantastyczna godzina z siatkówką. Przede wszystkim będziemy ekscytowali się fenomenalnym występem biało-czerwonych VNL, naszych pań siatkarek, które kończą rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu z przytupem. Myślę, że już wielokrotnie zadawałam to pytanie tutaj w siatkarskich ligach, czy byś uwierzył po pierwszym tygodniu, po drugim zadawałam to samo pytanie, po trzecim myślę, że po nawet trzecim same, już wierzę. Po trzecim już wierzę. Po trzecim już wierzysz i my wierzymy i dziewczyny udowodniły, że naprawdę potrafią grać fantastyczną siatkówkę. Nie wiem, czy każdy z nas spodziewał się, bo my widzieliśmy te piękne zwiastuny w poprzednim sezonie reprezentacyjnym, ale że to potoczy się tak szybko i tak dobrze, myślę, że nikt się tego nie spodziewał i fajnie, dziewczynom gratulujemy, naprawdę, czapki z głów, wielkie brawa. Będziemy sobie to analizowali, będziemy patrzyli, które mecze dziewczyny wygrały. Przegrały raptem tylko dwa, ale też myślę, że jak mówimy o tym spotkaniu, no właśnie w tym trzecim tygodniu z Amerykankami, no to jest zmęczenie na pewno po tych turniejach, które już rozegrały, a po drugie przecież tam była walka, tam była nie, zacięta no, walka. Jakby tego meczu, to już powtarzałem przy okazji innych wypowiedzi, ale tego meczu z Amerykankami to w żaden sposób nie można się czepiać, bo to było siatkówka najwyższej próby z obydwu stron siatki i dziewczyny zagrały fenomenalne spotkanie. W ogóle słowo fenomenalne to jest chyba słowo tego lata w przypadku reprezentacji pań, bo cały czas go używamy, ale ciężko znaleźć bardziej odpowiednie słowo na to, co dziewczyny robią. A tak jak wspominałem, ten mecz z Amerykankami, no to był mecz to dwóch jakby topowych drużyn, dwóch najlepszych drużyn Ligi Narodów w tak, fazy kontynentalnej. Pierwsze miejsce Polki, drugie miejsce Amerykanki, więc spotykają się dwa najlepsze zespoły w trzecim weekendzie Ligi Narodów. Amerykanki ściągnęły wszystkie zawodniczki, jakie mają, tam już specjalnie nie ma kogo dowoływać, najmocniejszy skład przywiózł karczki rally do Korei. No i mieliśmy naprawdę świetne spotkanie, stojące na bardzo wysokim poziomie, z niewielką ilością błędów i nasze dziewczyny naprawdę stały na wysokości zadania i miały swoje szanse na to, żeby to spotkanie zakończyć, nawet stosunkiem 3-1 zwycięskim, a jeżeli nie, to wygrać w tiebreaku, bo tam była całkiem spora przewaga, 7-3 w pewnym momencie nawet w tym tiebreaku, więc 9 bodajże 6, więc była naprawdę duża szansa, żeby to zamknąć jakby na swoją korzyść. Nie udało się, ale spokojnie. Też na przewagi zresztą, ale dokładnie, nie tak, udało ale się, ale właśnie spokojnie. Dlatego ja nie można wiem, mieć czy pretensji o to spotkanie Nie, ale ja żadnych. W ogóle nie mam i nawet w kategoriach powiedziałam, że gdzieś tam te dwie porażki się przytrafiły wśród tych meczów, ile ich tam było i nasze panie rozegrały, to jakby ciężko ten mecz właśnie z Amerykankami faktycznie traktować w kategorii jakiejś tam porażki, bo nią nie była, bo dziewczyny walczyły. Mecz z Holenderkami też wiemy, że był konsekwencją poprzednich ciężkich starć i jakby też takie mecze no, muszą się przydarzyć na takim długim napięcia dystansie. I emocji też, także żaden problem. Tak więc ogólnie wszystko jest fenomenalnie. Fenomenalnie, słuchajcie. A waszym zdaniem fenomenalnie, tak czy nie? Czekaj, rzucę sobie okiem, co tutaj się na czacie szybciutko dzieje. Czy Serbki nie awansowały do finałów? O tym też powiemy, bo tu myślę, że o tak, szczęka troszeczkę opada. No jest to Serbki, mistrzynie świata i ja żegnają się z turniejem. Ja bym dwa takie highlights wyznaczył, jeżeli chodzi o tegoroczną Ligę Narodów Panie. W sensie jeden pozytywny, jeden negatywny, to ten największy pozytywny, to mówimy o tym od początku naszego programu, czyli Polki zwyciężają fazę kontynentalną Ligi Narodów i to jest bomba. No a druga bombka, a może granat, to jest brak awansu Serbek na finał Ligi Narodów. Dziewiąte miejsce, tuż za ósemką, która uciekła sprzed nosa, ale jakby po pierwsze Guidetti, nowy trener, myślę, że się przeliczył, bo dowołał, w sensie dał dużo odpoczynku Tijanie Boskowicz, która no, jakby nie jest tajemnicą, jest motorem napędowym tego zespołu i wydaje mi się, że no, nie ubliżę nikomu, ani nikogo nie skrzywdzę, jak powiem, że 40-50% wyniku zespołu zależy od postawy Tijany Boskowicz. I wydaje mi się, że się przeliczył, bo on celował w to, że okej, da pograć innym zawodniczkom, pogra składem, na ostatni weekend weźmie Tijanę, wygra 4 mecze i ma spokój i awansuje w ten sposób. No ale niestety to się nie udało, 4 meczy nie wygrał. Zresztą tam, jak się nie mylę, też sensacyjna porażka z Bułgarią, 3-2, noga się podwinęła, także jest jakby Guidetti
Może sobie pluć w brodę tak naprawdę. Zaczął chyba najgorzej, jak mógł zacząć, jeżeli chodzi o współpracę z zespołem takim jak reprezentacja Serbii, która jest aktualnym mistrzem świata i wchodzisz w nowy zespół, to każdemu trenerowi zależy na tym, żeby zrobić wynik. I może przecenił możliwości tej drużyny bez Tijany Boskowicz i myślał, że i tak zrobi wynik, a tu się okazał taki bardzo duży ząk. No i teraz mają generalnie cały zespół Serbii, ale on przede wszystkim, mają bardzo dużą presję, już sobie przygotowali na Mistrzostwa Europy. Co nas powinno cieszyć. No tak, znaczy to nie jest nasze zmartwienie. Jest tak nasze za dużo czasu na to poświęciliśmy. Tak, ale to też miałam w programie, że chciałam zahaczyć o temat Serbek, no bo to jest szok. To jest szok, ale oczywiście ten w drugą stronę. Słuchajcie, o wiele tematów będziemy dzisiaj zahaczali, bo oczywiście zahaczymy także o Filipiny, gdzie stacjonuje nasza męska reprezentacja. A no to zahaczymy już zaraz, bo sobie zrobimy taki szybki przegląd mediów społecznościowych. Ale czy od Filipin? Nie, to zacznijmy, no też nie od Polski, bo chciałam od tych, którzy trochę na miejscu zostali tak naprawdę, bo Artur Szalpuk z Tomkiem Fornalem wybrali się na inne sportowe areny. Czy wy wiecie, gdzie się wybrali? Patrzę po czacie, czy już zgadliście? Jeżeli nie, to zaraz pokażemy wam zdjęcie. Gdzie panuje? Lubisz samochody? Formułę? Pytanie. No to czemu cię tam z chłopakami nie ma? Bo jestem tutaj z tobą. Jest. Z wami. Bardzo się cieszymy z tego. Tak się panowie bawią. Słuchajcie, mamy jedno zdjęcie, ale w mediach społecznościowych możecie znaleźć multum tak naprawdę z fantastycznej wyprawy Artura Szalpuka i Tomka Fornala. I to jest już też taki, wiesz co, to zdjęcie i temat Tomka i Artura, temat, który gdzieś tam kieruje nas w stronę wyborów Nikoli Grbicza, o których też porozmawiamy. Tak, Austria Formuła 1, brawo, brawo. Wy wszystko wiecie tak naprawdę. Tomasz Fornal, proszę, co myślisz z Zibi, czyli za chwilę będziemy chcieli usłyszeć twoją opinię. Ustosunkujemy się do tego, no bo ciężko się do tego nie ustosunkować, także nie wiem, czy to w tej chwili, czy za chwilę. Nie, to zaraz. To tak przeciągniemy, żebyście zostali z nami Suspense do końca. Tak, to też będzie. No a teraz już na te Filipiny i posłuchajmy, jakie wrażenia panowie mieli z tych Filipin, takie pierwsze wrażenia. Jest lepiej jak w prošlom roku. Rozmawiałem z Piawcom, on był tutaj i hotel jest lepiej. The food, tak, jedzenie jest lepiej. Nie wiem jak jest hala. Na tą chwilę na razie warunki są dobre. Mamy wygodne łóżka, mamy dobre jedzenie. To jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Reszta to tylko dodatek. Myślę, że musimy pracować jak zawodnikami, którzy nie grali razem. I teraz jest ważne, że Marcin i Kuraż grają razem, Leon i Marcin i tak dalej. Będziemy grać rozlicznie, jak graliśmy dzisiaj na treningu. Albo jest, ja myślę teraz, czy to będzie z Brazylią, z Japonią, tak. Tęskniłem za chłopakami, za grupą, za życiem w tej drużynie, także bardzo, bardzo się cieszę, że już jestem, powiedzmy, z pełną drużyną, że niedługo zagramy mecz i jestem podekscytowany tym, co będzie dalej. Olek Śliwka nie mógł się doczekać tego, co będzie dalej, a my już trochę wiemy, co było dalej, bo fantastyczne warunki na Filipinach, a dalej to był pożar, jak widzieliście albo słyszeliście, jeżeli nie, to mamy obrazki, które polska siatkówka udostępniła. No nie była to spokojna noc, to w naszym przypadku, bo to ileś tam godzin temu było, a faktycznie w hotelu, w którym zamieszkują nasi siatkarze, wybuchł pożar i doszło do ewakuacji. Wszyscy zostali wyproszeni. Na szczęście chyba po 2 godzinach wszystko dobrze się skończyło i zawodnicy mogli wrócić do swoich pokojów, ale o, tak widzimy, że koczowanie wyglądało. Tak więc no, z przygodami, ale
To rzeczywiście z przymrużeniem oka mówię, na pewno takie rzeczy naszych siatkarzy nie wytrącą z równowagi, bo oj tam, do boju. Oj tam, atrakcje jeszcze... jakieś do wspominania z podróży po świecie. Ale ja myślę, że wielką atrakcją jest także Nikola Grbicz, który udziela wywiadów już po polsku. Jakiś czas temu pokazywaliśmy wam pierwszy wywiad po polsku z Tomkiem Swędrowskim. Ja nie spodziewałam się, że będą kolejne i to tak szybko, więc naprawdę duży szacun. To fajne jest. Ja myślę, że zawodnicy też na to patrzą takim... miłym okiem, bo to jest fajny gest. Zdecydowanie, no to jakby też pokazuje, że trener nie jest tylko tutaj najemnikiem, tylko też ma szacunek do kraju, w którym pracuje, do jego, że tak powiem, mieszkańców, obywateli, do języka, do kultury, uczy się tego języka, zaczyna udzielać wywiadów po polsku, no to jest jakby szapoba, no tak powinno być. Piękną polszczyznę ma także Bartosz Kurek. Ja bym chciała Bartka posłuchać, bo tą piękną polszczyzną wysyłał gratulacje naszym wspaniałym paniom. Cześć dziewczyny. Trzymaliśmy kciuki z całych sił, ale ewidentnie były wam potrzebne. Gratuluję fantastycznej fazy grupowej WNL, awansu do turnieju finałowego. Tylko część roboty została wykonana. Trzymamy za was kciuki i za powrót z medalem do Polski. Hej! No i my też będziemy trzymali mocno kciuki. Zbyszku, ty już analizowałeś tam te tabele, na kogo mogą trafić. No wiemy, że Polki w ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Niemiec. I w przypadku awansu do półfinału będzie to zwycięzca pary Brazylia-Chiny. Czyli tak uważam, że bardzo fajna połówka tabeli. Bardzo fajna połówka tabeli. Czyli ten medal, o którym Bartek mówi, to byłoby nie fajnie. Nie biegnijmy aż tak daleko, bo... zagraliśmy przepiękną fazę kontynentalną, wygraliśmy WNL kontynentalny, ale to tak naprawdę medali za to nie dają. Fajnie punktów do rankingu nałapaliśmy, tak. Ale to nadal jeszcze nie jest nic namacalnego. I teraz następuje taki bardzo duży, poważny sprawdzian, bym powiedział, że nawet dziewczyny zaczną pisać maturę w Stanach, bo mecz z Niemkami to jest po prostu... gigantyczny sprawdzian. One startują w roli faworytek w tym momencie tego spotkania. No i pytanie, czy tą presję udźwigną. Jeżeli uda im się tą presję udźwignąć i zagrają dobre spotkanie i wygrają z tymi Niemkami, to później już jestem spokojny, bo później to presja z nich zejdzie, grają do końca turnieju. Nawet w przypadku jakiegoś kataklizmu w półfinale mają jeszcze mecz o brązowy medal. Także to jest zupełnie inne granie. Ale ten mecz ćwierćfinałowy, co pokazują też Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, jest naładowany gigantycznymi emocjami, olbrzymią presją. Bagaż ten jest naprawdę ciężki i często zawodnikom, zawodniczkom wiąże to nogi i nie są w stanie pokazać pełni swoich umiejętności. Ja wierzę, że po takim fazie kontynentalnej, po takich meczach grupowych, dziewczyny zbudowały swoją pewność na tyle i Lavarini zresztą widać, że trafia do tych dziewczyn i będzie potrafił je na tyle przygotować na to spotkanie, że wyjdą i zagrają swoje najlepsze spotkanie właśnie w WNL w ćwierćfinale tego turnieju i za to trzymam kciuki. Widzisz, a propos tego mentalu i tej presji związanej z tym, że to teraz Polki będą w roli faworytek, to tutaj jakiś śmieszny komentarz się pojawił a propos też Witala Heinena, który pewnie już biega po pokojach Niemek i mówi, wy możecie z nimi wygrać, wy nic nie musicie, to one muszą, więc on tę gdzieś perspektywę mentalną łapie i myślę, że Niemki będzie w tym kierunku próbował nastroić i ustawić, ale nas to naprawdę nie interesuje. Myślę, że to, co nas interesuje, to bardziej powinniśmy spojrzeć w te statystyki. No właśnie, chciałem do tego nawiązać. I hasło zagrywka, to dokładnie słowo klucz. Tak. Dokładnie tak, że największą siłą reprezentacji Niemiec w tym momencie to jest zagrywka i jakby potwierdzają to statystyki, no Niemki jako jedyna reprezentacja w pierwszej dziesiątce najlepiej zagrywających całego turnieju kontynentalnego WNL mają aż 3 zawodniczki i to sklasyfikowane na 3. miejscu Weitzel, na 4. miejscu Ortmann i na 7. miejscu Kastner. Także no, widać, że 3 zawodniczki, które bardzo dużo punktują tą zagrywką. No i to też było widać w spotkaniu z Polkami, gdzie pierwszy set był praktycznie oddany, bo zostaliśmy rozstrzelani przez Niemki w sposób taki, że Kasia Wenerska to tylko biegała za piłkami i też było dobrze, jak do nich dobiegała, bo bardzo często przebijaliśmy po prostu piłkę za darmo na drugą stronę. Więc kluczem do zwycięstwa z Niemkami przede wszystkim będzie bardzo dobre przyjęcie. Jeżeli będziemy przyjmować, nie będzie inaczej. Nawet nie bardzo dobre przyjęcie. Nie popełniać błędów i nie oddawać piłek na drugą stronę z przyjęcia. Bo jeżeli tych błędów nie będziemy popełniać,
no to już odbieramy bardzo duży atut Niemkom i jeżeli nie będziemy oddawać piłek na drugą stronę z tego przyjęcia, no to już w ogóle jestem spokojny, bo w ataku sobie poradzimy, bo Kasia pokazała na przekroju całej Ligi Narodów, oczywiście mówię o Kasi Wenerskiej, na przestrzeni całej Ligi Narodów, że dystrybucja, jeżeli chodzi o rozegranie, niezależnie czy przyjęcie pozytywne, czy negatywne, top. A oprócz tego jest też dokładna i dziewczyny naprawdę mogą w tym ataku się bawić, co zresztą też przychodzą z następne statystyki, pokazują statystyki chociażby Magdy Stysiak, najlepszej punktującej w INL. Dokładnie tak. I trzeciej najlepszej atakującej w INL, także o to się nie martwię. Jeżeli utrzymamy przyjęcie, jestem spokojny. Poza tym sami też wprawdzie zagrywką nie jesteśmy jakąś potęgą, a już wspominałem o Kasi, no to jeszcze w ramach ścisłości siódma najlepsza rozgrywająca WNL tegorocznego. Chociaż te statystyki rozgrywających to też jest taka dziwna wypadkowa liczona poprzez ilość wystaw, później ilość wystaw skutecznych. Okay. Także jeżeli zespół na przykład gra cierpliwie, i jest wystawa, a zawodniczka gra o blok, ponawia i kończy trzeci atak, to nie tylko zawodniczka ma 33% w ataku, ale jeszcze rozgrywająca ma 1/3 dokładnych wystaw, z których robi się punkty. Okej. Okay. Także ta statystyka to jest bardzo zagmatwana. Statystyka nie jest zagmatwana, jeżeli chodzi o najlepszą blokującą, a tą no, dokładnie tego tak. pierwszej części WNL-u jest Agnieszka Korneluk, tak więc szacuneczek no taki, 43 bloki. Taki też fajne porównanie, bo Agnieszka zdobyła w całej WNL tyle samo bloków, co cała reprezentacja Korei razem wzięta przez całe rozgrywki Ligi Narodów. Także jakby to myślę, że jest taka dobra perspektywa, która pokazuje potęgę bloku Agnieszki Korneluk. No właśnie, widzisz, dobrze, że o tej Korei powiedziałeś, bo tak jakbyśmy byli na bieżąco, no to Polki zakończyły zwycięstwem z tą Koreą. Zgadza się. Rywalizację w pierwszej części WNL, ale to taki mecz, który, znaczy za niego wielkie brawa, ale myślę, że na tym z Niemkami bardziej się gdzieś tam będę chciała skupić i jeszcze do niego wrócić. Zresztą widzę, że na czacie też dyskusja trwa, no bo to jest jakiś nasz punkt odniesienia do przyszłości. Tak, ale jeszcze chciałem tylko już zamknąć temat ten statystyk. Dobrze. Bo jeszcze wysoko w statystykach bloku Madzia Stysiak. Tak jest. Szósta, jeżeli się nie mylę. Teraz ci to potwierdzę. I wśród najlepiej broniących nasza pani minister obrony narodowej Maria Stenzel. Na szóstym miejscu, na 12 w przyjęciu Maria Stenzel i na 9 w przyjęciu Martyna Łukasik. I myślę, że tu wielkie brawa dla Martyny, bo wiemy, że myśląc o Martynie, nie myślimy o przyjęciu jako jej najlepszym elemencie. I poprzez kontuzję Zuzy Góreckiej i jej nieobecność, no dużo, że tak powiem, duże obciążenie spadło na Martynę w przyjęciu, ale wydaje mi się, że wywiązała się przez te dwa pierwsze turnieje w szczególności ze swojej roli bardzo dobrze. Wiemy, że w tym trzecim turnieju no już dużo więcej szans do gry miała Martyna Czyrjańska, ale i tak wielkie, wielkie brawa dla Martyny Łukasik za ten cały turniej, jak i dla całego zespołu, dla wszystkich dziewczyn. Wiesz co, ja tak myślałam, jak jechałam dzisiaj na program, że no dobrze, no to tak klasycznie zapytam się, kogo wyróżnimy, dla kogo największe brawa. Oczywiście wyróżniliśmy te zawodniczki, które gdzieś tutaj w tych rankingach, w tych statystykach mocno widnieją, ale też myślę, że powtarzamy cały czas, że ten kolektyw jest tutaj przede wszystkim tak, gdzieś dobre, siłą dobre tej zmiana, polskiej dobra reprezentacji. Zmiana, zawsze można też liczyć na Monikę Gałkowską, która jak wchodzi, to nie zawodzi. Dobrze, a jeszcze Oliwia Różański, no mecz z Bułgarią gdzieś tam, możemy powiedzieć, że odpaliła w ataku, ale... Znaczy Oliwka wydaje mi się, że ma... Patrząc na Oliwkę, trzeba troszeczkę zdystansować się od samych statystyk. Bo Oliwka Różański to jest dziewczyna, która potrafi grać na bardzo dużym ryzyku w ataku, która lubi brać na siebie odpowiedzialność w tym ataku. I jeżeli nie popełnia dużej ilości błędów, to ta jej statystyka wcale nie musi być, procent w ataku nie musi być na bardzo wysokim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że ona bardzo często atakuje z piłek, które wiele osób by przebiła palcami. To po pierwsze. Po drugie, Oliwka Różańska też jest taka zawodniczka, która w każdej chwili, nawet grając całą, może odpalić. Co nam wielokrotnie pokazywała, gdzie miała fenomenalne zrywy, czy to z Chinkami, czy nawet z Amerykankami, miała taki zryw, gdzie poszła i zagrywką parę mocnych zagrywek posłała na drugą stronę, później skończyła jakieś niesamowite piłki w ataku. Także
I widać też, że trener Lawarini ma bardzo duże zaufanie do Oliwii Różańskiej. Jeżeli prześledzimy, to z tych wszystkich przyjmujących, które były w tegorocznej Lidze Narodów, Oliwka grała najwięcej i najmniej zmian na niej było takich, że tak powiem, związanych z globalną grą, bo oczywiście były zmiany, gdzie Fedusio wchodziła za nią do, czy Ola Szczygłowska wchodziła za nią do tyłu na przyjęcie. Ale jeżeli chodzi o granie od oddechy do dechy, to najwięcej właśnie, wydaje mi się, z tych przyjmujących gra Oliwka. Pojawiło się takie pytanie u nas na czacie, no to kto w takim razie na przyjęcie w tym meczu z Niemkami? No ja myślę, że standard, tak jak jakby Lawarini pokazał, że jest super konsekwentny w tym, co robi i te wszystkie mecze Ligi Narodów, wychodzenie jedną szóstką w jednym meczu, tylko nie wyszedł tą samą szóstką, co zawsze, czyli właśnie w tym dzisiejszym, ostatnim, z Koreankami, dokonał dwóch korekt. W sensie korekt. No, zmian, zmian, żeby dać dziewczynom dwóm pograć więcej, Nowickiej i Czyriańskiej. Ale jestem przekonany, że wyjdziemy normalnym składem. Różański, Łukasi, Korneluk, Jurczyk, Stysiak, Wenerska i Stenzel, minister, pani minister na libero. Także nie wyobrażam sobie, żeby... Znaczy, nie wyobrażam sobie. No nie wydaje mi się, żeby to inaczej mogło wyglądać. I hashtag jazda baby, tak. O tak to w tym dokładnie sezonie tak brzmi. Dokładnie tak. Wracam jeszcze do meczu z Niemkami, ponieważ trwała też na czacie dyskusja a propos tego, jak to może wyglądać w tym kolejnym spotkaniu. Odbijamy się od tego, co widzieliśmy. To był mecz na styku. To był mecz wygrany i z tego się cieszymy i zastanawiam się, czy to robi jakąś przewagę. Wiesz, w sensie zostawia w głowie ślad, no dobra, wygrały z nami, to one wytrzymały to ciśnienie, to one dopięły do końca. To jest trzeci mecz z rzędu, który z Niemkami wygrywamy w stosunku 3-2, bo tak samo było na Mistrzostwach Europy, jeżeli pamięć mnie nie myli, to tak samo było też w INL-u zeszłorocznym. Tak, no tylko wiesz, tutaj już wchodzisz teraz w ten decydujący tak naprawdę etap. Tak, ale pytasz o aspekt ten mentalny po stronie Niemek, no i jakby trzy razy Niemki są bardzo blisko, żeby z nami wygrać, ale cały czas się to nie udaje. Więc z jednej strony jest takie coś, że kurde, jesteśmy tak blisko, więc możemy, że możemy, jedziemy z tematem, wygramy z nimi, a z drugiej strony jest też tak coś, że no kurde, jesteśmy cały czas tak blisko, ale cały czas nie możemy wygrać. No, to jakby... Że to się nie może udać. To się raczej chyba nie uda. No i miejmy nadzieję, że to się nie uda i że tym razem już nie będą blisko, tylko że będzie to jednostronny mecz dla naszych dziewczyn. I tak jak mówiłem, czego mamy się spodziewać, no na pewno bardzo dobrej zagrywki i tu musimy zabezpieczyć przyjęcie. Jeżeli to się uda zrobić, no to połowa sukcesu po naszej stronie. Dobra, patrzę sobie jeszcze na te wyniki, w ogóle wszystkie. Nie wiem, czy mamy taką grafikę, bo chciałam przywołać te piękne wyniki, bo te rozgrywki WNL w wykonaniu Polek wyglądały tak, że w tiebreaku dziewczyny wygrały z Kanadą, 3-1 z Włochami, 3-0 z Tajlandią, 3-0 z Serbią, 3-1 z Dominikaną, 3-0 z Turcją, 0-3 porażka z Holandią, 3-0 z Chinami, 2-3 porażka ze Stanami, 3-2 z Niemkami, 3-1 z Bułgarią i 3-0 z Koreą. Piękny ja wynik. Myślę, że bardzo mi się podobają też te komentarze w internecie, że się w końcu tą kadrę chce oglądać i że nie, i że no, wiesz, temu że towarzyszą ludzie... zupełnie inne emocje, to też... Siadasz z przyjemnością i nawet myślę, te godziny tak bardzo ludzi nie odstraszyły, a były piekielne, bo każdy chciał zobaczyć te dziewczyny w akcji. Tak, no ja myślę, że to jest taki troszkę syndrom, to jest jakby taki aspekt psychologiczny, że ludzie, generalnie my, uwielbiamy brać udział w czymś nowym, co się tworzy i mamy wtedy nowe emocje, towarzyszymy jakby sobie w podróży, która jest dla nas nieznana. I jakby sukcesy naszych pań, taka gra naszych pań jest to dla nas podróż emocjonalna, oglądając te mecze, która jest nam nieznana, bo nie pamiętamy takich czasów, żeby móc tak dziewczynom kibicować. Oczywiście pamiętamy czasy Złotek i tak dalej, ale od tego momentu to minęło bardzo dużo właśnie lat. Właśnie dlatego, kto pamięta, ten pamięta, wiesz. A od ostatniego medalu Mistrzostw Europy w 2011 roku, no minęło już też no, ponad dekada, więc to są nowe emocje, a w przypadku panów to jest troszeczkę taki syndrom sytego kota, że no chłopaki grają, no i muszą wygrać. No jak oni mogli nie wygrać? No jak oni wygrali tylko 3-2? Wiesz w ogóle, jak wygląda to WNL w ich wykonaniu. No więc właśnie, oni są na piątym miejscu w tabeli. No jak oni mogą być na piątym miejscu? No przecież to jakaś padaka. Więc jakby tu jest taka różnica. Jakby nawet dziewczyny w tym sezonie były na piątym miejscu w tabeli Ligi Narodów, to też byśmy się super cieszyli, że awansowały. Także one jakby przerastają nasze oczekiwania, to co robią dziewczyny. I jest super i dlatego wydaje mi się, że te emocje przy tej kadrze są też zupełnie inne, w sensie może nie zupełnie inne, ale są jeszcze bardziej pozytywne, jeszcze więcej emocji wzbudzają. I teraz zastanawiam się,
Czy co się wydarzy, bo jakby ty mówisz, i zresztą widziałam też wypowiedź Madzi Stysiak, która mówi, że no, one się cieszą, że fajnie, że właśnie punkty do rankingu, ale ten apetyt rośnie w miarę jedzenia no, i powrót z takiej imprezy, gdzie osiągnęły naprawdę bardzo dużo, bez medalu, może być w jakiś sposób rozczarowujący. Może ktoś powie, o dobra, już tak nie wychylaj się właśnie, nie pompuj za bardzo i nie bądźmy łapczywi, ale wiesz, to by było takie dobitne potwierdzenie, jesteśmy genialne, no. Ja powiem tak, uważam, że tfu, ale gdyby się tak zdarzyło, że dziewczyny by przegrały nawet z tymi Niemkami ten ćwierćfinał, to nie ma co robić z tego dramatu, tragedii ani tak dalej, tylko dziewczyny zrobiły kosmiczny progres, który widać... przeczytałam te wyniki. Jak na tacy widać ten progres. I teraz po prostu bym zrzucił ewentualną taką porażkę na kwestię tego, że nie wytrzymały presji, że pierwszy raz grają o taką stawkę. Mm-hmm. I no spokojnie, no, pokazały, że potrafią wygrywać z najlepszymi w tym roku. No. Jeszcze będzie szansa. Zostało nam Japonia i Brazylia. No, z Japonią raczej się nie spotkamy, bo Japonia raczej tak wysoko nie awansuje. Ale z Brazylią możemy się spotkać w półfinale Ligi Narodów. Jestem spokojny, że o ten mecz, że jeżeli się spotkamy, to wygramy i praktycznie pokonaliśmy całą światową czołówkę poza Amerykankami, które były o włos, a z Amerykankami, jeżeli wygramy ćwierćfinał, to z Amerykankami się w finale spotkamy i będzie, i będzie wtedy weryfikacja. Ale wiesz co, a ja tak będę jeszcze wkładała, tak dorzucała będę do pieca, bo też spoglądam na komentarze i pojawiło się pytanie od Maćka, czy nie uważacie, że prawdziwym testem będzie dopiero występ na Mistrzostwach Europy? No my jesteśmy tu i teraz, my się skupiamy na VNL-u, ale... Step by step, bo to może mówić, czy testem nie będą igrzyska w Paryżu i tak dalej. Najpierw trzeba na nie awansować, także najpierw trzeba zagrać Ligę Narodów, żeby później myśleć o Mistrzostwach Europy. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że już żyjemy też wszyscy tym, co przed nami, ale jakby w zawodowym sporcie trzeba być tu i teraz i patrzeć na najbliższy mecz i metoda małych kroczków, bo jeżeli chcemy skakać, to spadamy w bardzo nagle głęboką przepaść, bo ten skok okazał się za krótki. Więc Mistrzostwa Europy jasne przyjdą, ale to też jakby jest determinowane przez to, co nam się wydarzy w tym roku w Lidze Narodów, bo jeżeli dziewczyny będą niesione falą sukcesów, no to myślę, że tą falę są w stanie przedłużyć jeszcze i na Mistrzostwa Europy i później są w stanie jeszcze to przedłużyć na kwalifikacje olimpijskie. Tak. Także ta droga jest naprawdę w tym sezonie bardzo długa. No a jak ona się skończy, to zależy od tego, jak wyglądać będzie w najbliższy krok, bo każdy następny krok będzie determinował kolejne, więc spokojnie. No dobra, jak jesteśmy tak przy krokach, to coraz bliżej Polski tak naprawdę chyba są nasze panie. Widziałam, że tam były zdjęcia paszportów, dosyć szybki powrót teraz z turnieju z Korei, no, chyba 2 dni takiego odpoczynku z rodziną. Nie wiem, jakie tam bilety zostały zorganizowane przez federację, no ale z Incheon jest bezpośredni lot do Warszawy, więc mam nadzieję, że w ten sposób wracają. Tak, a nie dookoła Wojtek i... Ja też mam nadzieję, tym bardziej, że no, czasu na to, żeby gdzieś tam chwilę odpocząć i gdzieś tą głowę zresetować i odpocząć od tej siatkówki chociaż na chwilę, bo ten głód jest ważny, co już nawet mówię w kontekście, tak jak patrzyłam na Olka Śliwkę, to jemu się te oczy już świeciły, że on w końcu w tej reprezentacji znów może pograć się z tymi chłopakami, spotkać i że będzie granie, bo faktycznie są zawodnicy w męskiej kadrze, którzy no, w tej reprezentacji dopiero będą grali pierwsze mecze w tym sezonie tak naprawdę, ale zaraz jeszcze o męskiej reprezentacji nasze panie słowo, w sobotę bodajże zaplanowany jest wylot do Stanów Zjednoczonych. Nasze panie lecą i jak w ogóle wygląda ta tabela? Słuchajcie, dajcie znaka, jeżeli wy wiecie, bo ja cały czas przed programem jeszcze próbowałam znaleźć informację, czy jest już taka 100% godzina, o której nasze panie będą grały z tymi Niemkami. Godzin jeszcze nie widziałem. Widziałam tylko... tam jakąś 22:30, ale też nie chcę wam za bardzo namieszać, no bo chcielibyśmy to obejrzeć o jakiejś przyzwoitej porze, więc ta 22:30 byłaby całkiem spoko, ale może wstrzymajmy się jeszcze z takim radykalnym ogłaszaniem. Masz telefon? Mam. Dajcie mi sekundę. To będziesz szukał w takim razie? Nie, bo ja chcę tylko jedną rzecz zweryfikować, bo mi się wydaje nawet, że my jako... Piszecie, że Emirates do Dubaju biznes klasą. Wydaje mi się, że gramy 12, czyli dzień wcześniej zaczynamy ćwierćfinały i zaczynamy 12 o 23, ale ręki niestety uciąć sobie nie dam. To nie odcinaj, ale to widzisz, to by się gdzieś mniej więcej zgadzało, jakaś ta 22:30, czyli te okolice. Bo jeden ćwierćfinał zaczyna się 12,
I niestety nasza FIVB kochana nie uzupełniła jeszcze swojej strony, ale jeden ćwierćfinał zaczyna się 12 i na logikę by wychodziło, że pierwszy ćwierćfinał to jest pierwszy z 8. A reszta ćwierćfinałów jest 13, co też by było w całkiem pozytywnym aspektem, bo w przypadku zwycięstwa dziewczyny miałyby 2 dni odpoczynku przed kolejnym meczem i mogłyby się spokojnie do tego spotkania przygotować. Okej, okay, no tak, bo to już nie patrzymy tylko na ten jeden mecz, a wybiegamy w przyszłość. I ktoś mi tu napisał, żebym nie krakała, że nie będzie medalu. Ja nic takiego nie powiedziałam. Ja to wierzę w ten medal tak naprawdę, ale ja, to co mówisz też ja nie... Ja wierzę w finał nawet, no nie chcę rozdmuchiwać, nie wiadomo. No właśnie, ja też nie chcę nadziei. Tego balonika pompować, ale jakby ja myślę, że... Trzeba żyć z meczu na mecz, to co powiedziałem, metoda małych kroczków, ale perspektywa jest taka, że jest bardzo dobra perspektywa. No mamy najpotężniejsze zespoły po drugiej stronie tabeli, bo mamy Brazylię, Japonię, Włoszki i wróć. USA, Japonię, Włoszki. Rzućcie nam grafikę. Mamy wszystkie mecze rozpisane. I brakuje mi jednego zespołu. Po tamtej stronie mamy. Stronie mamy Niemki, no i drugi ćwierćfinał to są Brazylijki z Chinkami. Więc ewentualny... Ja bym chciała to zobaczyć mimo wszystko i mamy to. Dacie nam na pełen ekran. Proszę jest. Bardzo. Turczynki, jest. No właśnie, o Turczynkach zapomniałem. Także no, wydaje mi się, że ta nasza połówka jest łatwiejsza i tak teoretycznie powinno być, że no, pierwszy ma najłatwiejszą drogę do finału. No, więc zaczynamy z 8 Niemkami, mamy 4 z 5 Brazylijki, z 5 Chinkami. No i drugie Amerykanki z 7 Japonkami i 3 Turczynki z 6 Włoszkami. Dobrze mówię? Wydaje mi się, że tak, ale... Dobrze. To zaraz będzie łącznik taki między naszymi paniami a panami, bo będę chciała przejść do męskiej reprezentacji. Ty, Zbyszku, sobie sprawdź, co masz tam sprawdzić. A ja bym chciała wrzucić między właśnie panie a panów temat nagród finansowych. Dobrze. Dobrze mówisz. Dobrze. No i to zatwierdzone info. Nagród finansowych, bo jeżeli chodzi o VNL, to jest fajny turniej pod tym względem, ponieważ te nagrody finansowe w przypadku zespołów żeńskich i męskich są takie same. Te nagrody, trzeba przyznać, że są wysokie w VNL-u i tam, jeżeli zespół w fazie tej grupowej wygrywa mecz, to każdorazowo dostaje 9 000 dolarów, za porażkę 4 000 dolarów i tak sobie stopniowo gromadzi. Potem kolejne nagrody oczywiście już w tych fazach finałowych, 8 najlepszych zespołów jest nagradzanych, plus do tego dochodzą nagrody finansowe za ten Dream Team, czyli poszczególnych zawodników, zawodniczki na pozycjach, MVP. W tym roku będzie jeszcze jedna fajna nagroda. Ciekawy pomysł. On zresztą już chyba we Włoszech gdzieś kiedyś był testowany. Zielona kartka. Słyszałeś o tym? Że tutaj sam w celu... dostałem. Tak? Gratulacje. Jak się czułeś? Rewelacja. Fantastyczne uczucie. Znaczy, graliśmy oczywiście... z Padwą w Sienie. Okay. To dostałem... Bo challenge brali, ja mówię, dobra, po bloku. Jedziemy z tematem, nie przedłużajmy tego, nie? No i to spoko chyba, prawda? Że mamy dynamizowane. Zresztą już w tym VNL-u też widać, że to się troszeczkę tak szybciej toczy niestety, i nie ma... Niestety te challenge nie wszędzie funkcjonują jak u nas w Plus Lidze, bo generalnie oczywiście zdarza się, że i w Plus Lidze czasem challenge się czy w Tauron Lidze challenge się przedłuży, ale generalnie u nas te challenge są naprawdę sprawne i fajnie to hula. A czy to w lidze włoskiej, czy w tym VNL-u, czy nawet w innych rozgrywkach FIVB czy CEF, to ten challenge to nieraz potrafi trwać, bo trwać, oni uczą trwać, jeszcze od nas, jeszcze oni trwać. Się... I jeszcze można iść kawę zaparzyć, ciasteczka upiec, wrócić, a oni jeszcze challenge robią. Tak, no i piszecie. No i dobrze, wracam do tych moich finansowych nagród. 30 000 za zieloną kartkę, a ja zmierzam do innego pytania, bo dostałam ja takie pytanie. Mówię, no to zapytam się ludzi, którzy siedzą w tej siatkówce i wiedzą, jak to jest. Czy te nagrody finansowe to bezpośrednio zawodnicy dostają? Bo kiedyś któryś z zawodników opowiadał, że za taką nagrodę chyba MVP, on jakby dzielił się z zespołem i tam tak, sobie coś wspólnie kupowali. To ty, no, Zbyszku, to ja opowiadałem, tak. No widzisz, no to tak zapomniałam. Czyli tak. To jest tak, że to nie jest, że bezpośrednio ci zawodnicy dostają, czy te nagrody, które... Federacja Światowa wszystkie te pieniądze, o których wspominałaś, wypłaca Federacji Krajowej. Okej. I to nie są jakby pieniądze bezpośrednio dla zawodników, tylko są pieniądze do Federacji Krajowej. No i w zależności, jaki jest układ Federacji Krajowej z zawodnikami, to taki jest układ w dzieleniu tych pieniędzy.
Czyli nawet te indywidualne zawsze... nagrody, nie, tak? Nie, indywidualne też, czy... nagrody są przelewane też na konto federacji, a federacja w ramach premii, no bo dochodzą kwestie podatkowe, tak, mhm. też jeszcze, no to wiadomo, że Federacja Światowa nie będzie tych podatków rozliczać w poszczególnych krajach na różnych zasadach, bo nie od tego, nie jest to jej funkcja, tak, i nie musi znać zasad podatkowych w każdym konkretnym kraju. I dlatego wysyła do federacji krajowych i federacja krajowa później w ramach premii, odprowadzając odpowiedni podatek, a od premii bodajże tam jest 10% podatku dochodowego, to ta federacja wtedy potrąca ten podatek i wypłaca te pieniądze na tej zasadzie. Okay. I tak samo jest z premiami indywidualnymi. Oczywiście te pieniądze finalnie trafiają na konto zawodnika, ale to nie jest przedział czasowy tygodnia czy dwóch, tylko zazwyczaj dzieje się to na przełomie roku. Fajnie, też zdążą zapomnieć i kolejne sobie tak naprawdę nałapać te nagrody. Tak zazwyczaj było, no, że to na zasadzie przełom roku to było. A jak to było grudnia. Z tymi zegarkami? Jeszcze raz mi powiedz, Jezu, jaką mam krótką pamięć. No. A żeby się po prostu... Takie prezenty robiliście sobie. Tak, zrobiliśmy sobie, tak, żeby jakby no... Że nie, mieć sobie, pamiątkę sobie, do tylko... końca życia, dokładnie. Tylko żeby było też coś dla kolegów, no bo wiadomo, to jest sport zespołowy też, jakby nie patrzeć. Bardzo Ci dziękuję, że udzieliłeś mi tej odpowiedzi, bo sama byłam ciekawa i nie byłam do końca pewna, jak to wygląda, ale to ma teraz sens. Polecam. I teraz, dzięki. I teraz możemy przejść już do reprezentacji męskiej, chyba że Zbyszku chciałbyś coś dodać jeszcze w kontekście naszych pań, ale mamy jeszcze trochę rzeczy do omówienia. Wydaje mi się, że nie, no, chyba o niczym nie zapomnieliśmy. Nikogo chyba nie, a jeżeli byście chcieli, żebyśmy ja mam jedynie jeszcze... niedosyt, maleńki tak. Niedosyt mam, że dzisiaj jak zobaczyłem Dominikę Pieszchaję w koszulce reprezentacyjnej, nie libero, tylko już zgłoszoną normalnie do składu, to miałem wielkie nadzieje, że trener Lawarni daje zadebiutować w WNL tegorocznym, no ale niestety tak się nie stało, widocznie. Co do Dominiki Pieszchały są jeszcze inne plany. Okej. No to poczekamy jeszcze. Cierpliwość. I Dominika też będzie musiała tak, być cierpliwa w takim razie. No to a propos cierpliwości, myślę, też możemy sobie porozmawiać w kontekście Nikoli Grbicza, bo myślę, że jeżeli chodzi o niektórych kibiców, to testuje ich cierpliwość mocno, patrząc na to, jak wygląda do tej pory Liga Narodów, patrząc też na to, jaki skład poleciał na Filipiny. Ja myślę, że niewiele jest jakichś tam takich zażaleń i skarg ze strony czy ekspertów, czy właśnie kibiców, no nie wiem jak tam siatkarzy, aczkolwiek no jest piętnastka, tak Nikola Grbić się wypowiada, która już jest gdzieś tam, no że ta kadra jest wyselekcjonowana tak naprawdę. Są zawodnicy, którzy, no nie wiem czy tu w kontekście debiutów możemy mówić, no ale którzy w ogóle nie dotknęli parkietu reprezentacyjnego. W tym sezonie mhm. i już tego no, nie zrobią, no bo jak, co, kiedy, tak? No okej, okay, no jakby no... Taka kolej rzeczy, tak? Jest jedna podstawowa rzecz, no przepisy pozwalają zgłosić 30 zawodników. Mhm. Naprawdę bardzo ciężko, żeby cała 30 zagrała. No nie ma szans. A i tak było w tym sezonie nieźle i wielu zawodników dostało szansę. A wielu zawodników debiutowało. I tak zwróćmy uwagę, że mamy praktycznie trzeci turniej WNL tegoroczny i dopiero w cudzysłowie jedziemy tam pierwszym składem. I teraz przejdę do Tomka Fornala, chociaż nie wyobrażam sobie, że w pierwszym składzie zabrakło miejsca dla Tomka Fornala. I nawet nie wiem, jak się do tego odnieść, bo... Jeżeli Tomek Fornal nie będzie w składzie na finały Ligi Narodów i później na Mistrzostwa Europy i na kwalifikacje olimpijskie, a będzie prezentował taką formę, jaką prezentuje, no to ja będę w ciężkim szoku. Ale wiesz co, myślę, że trochę Nikola Grbić też... No przepraszam, mów. Nie, no chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że ta decyzja jest podyktowana tym, że Tomek Fornal jakby ma zbudowaną markę, wie Grbić, na co może liczyć od Tomka Fornala i wie, jakiego kalibru jest to zawodnik. A ma wątpliwości co do dwóch innych zawodników i z tej dwójki będzie musiał kogoś wybrać. I dlatego wydaje mi się, że to jest testing. Że to jest testing, a Tomek może być spokojny o to, że w odpowiednim momencie wróci do kadry i będzie w tej kadrze grał bardzo ważną rolę, jak to robił w zeszłorocznym sezonie chociażby. Ja też mam takie wrażenie i zresztą no tak ze słów Nikoli Grbicza wynika, że Tomek już swoje pokazał i że on jest jakby pewny tego, co Tomek może wnieść do drużyny i pokazać i potrzebuje to miejsce, żeby sprawdzić jeszcze. Chociaż dla samego Tomka to też nie jest łatwa sytuacja, no właśnie, ponieważ pamiętajmy, teraz... że pierwszy weekend Ligi Narodów nie grał, w drugim weekendzie grał, ale może nie tyle, co wszyscy byśmy chcieli i on sam ile by chciał. No i teraz na trzeci weekend znowu go nie ma. No właśnie. I wróci na finały.
No, chyba, że trener Grbicz ma taką opinię o Fornalu, że on jest taki kozak, że nawet jak nie zagra tych meczy, to mu wróci i na finałach i tak będzie szalał. Co jakby, znając Tomka, jest możliwe, ale no jest to takie ryzykowne zagranie. No to trochę to możemy powiedzieć we will see tak naprawdę, bo tego nie wiemy. Uwielbiam ten filmik. We will see what time will tell. Aczkolwiek wiesz, no, słuchając wywiadów naszych siatkarzy, to ja jestem dumna tam. Parle anglais jest bardzo, bardzo elegancko. Tak. W tych wywiadach, w trakcie to z trenerem są te nowości. To mi się podoba zresztą. Dużo było narzekań, ale jest to jakiś ciekawy element. Dobra, wracam do tego składu jeszcze. Kuba Popiwczak jest i oczywiście Paweł Zatorski na pozycji libero. Przelecimy sobie chyba wszystkimi tymi pozycjami, a jeżeli mogę prosić naszą drogą reżyserkę o wrzucenie wszystkich nazwisk, które poleciały na Filipiny, to będę bardzo wdzięczna. Jeszcze padło pytanie, między kim będzie wybierał, moim zdaniem, tych dwóch zawodników, o których wspomniałem, do których ma wątpliwości. Właśnie no, dwóch czy trzech, bo zobacz, pojawiło się też tutaj od Ewy to nazwisko. No tak, no jakby Śliwka dla mnie jest totalnym pewniakiem i on mógłby nie zagrać w żadnym meczu Ligi Narodów w fazie kontynentalnej, a w finałach i tak by grał, moim zdaniem. Bo na taki zawodnik jak Śliwa to jest skarb w każdym zespole i na niego można zawsze liczyć, co zresztą pokazał, czy to w Lidze Mistrzów w Zaksie, czy w Mistrzostwach Polski w Zaksie, czy chociażby w zeszłorocznych Mistrzostwach Świata, gdzie wszyscy mieli dużo zastrzeżeń co do jego gry i pretensja w najważniejszych momentach. Śliwka grał fenomenalne spotkania. Także wydaje mi się, że Śliwka jest tym pewniakiem, a te trzy znaki zapytania, myślę, że dwa, no bo Semen jest, jakby to powiedzieć, ja myślę, że po części Semen został stworzony przez Grbicza i dużo Grbicz Semenowi dał w momencie budowania jego kariery. Dlatego myślę, że Semeniuk, zresztą było bardzo to widać też w pierwszym turnieju Ligi Narodów, że ma totalne zaufanie od Grbicza i niezależnie od tego, jak się prezentował na boisku, jako jedyny nie był dotykany, w sensie zmieniany i ściągany z tego boiska i to był, wydaje mi się, czas, który miał pozwolić Semenowi też się odbudować po tym sezonie w Perugii. A no, tych dwóch, do których wydaje mi się, że ma znak zapytania, no to jest wybór między Bednożem a Leonem. Bo to jest dwóch zawodników o podobnej charakterystyce gry, z bardzo dobrą zagrywką i z dobrym blokiem, chociaż wydaje mi się, że Bednosz lepiej blokuje, i z bardzo dobrym atakiem, więc tu pozostaje kwestia przyjęcia. Ciężko jakby powiedzieć, który to robi lepiej. Obaj mają swoje lepsze i gorsze momenty i wydaje mi się, że po prostu chcę sprawdzić obydwu w boju i tu jest ten największy znak zapytania, na kogo postawić. Okej. Wrócę jeszcze do Kamila Semeniuka, bo okej, wszyscy wiemy, że jakby trener Grbicz mocno za Kamilem jest, aczkolwiek no, w tym, w czym Kamila widzieliśmy, to wiesz, to nie było wow, okej, to może był ten etap odbudowywania się, ale to dosyć odważne już takie posunięcie, mówić, że jakby to już jest gdzieś tam docelowa kadra, która w tym sezonie będzie grała. Tutaj w ciemno biorę Kamila Semeniuka, na niego stawiam. Tutaj no reszta panów, no gdzieś tutaj Artura Szalpuka też mam na myśli. Możecie zaczynać wakacje tak naprawdę. Tak, tylko że Artur Szalpuk, ja bardzo chłopaka lubię i bardzo go chwaliłem w tym sezonie i zresztą było za co, to nie było bezpodstawne, bo zagrał świetny sezon ligowy w projekcie. Ale jeżeli zestawimy, no jakbyśmy mieli takie karty zawodników porozkładane na stole i potencjał fizyczny, w sensie motoryka, nie wiem, zagrywka, blok, atak i tak dalej, no to wydaje mi się, że na kilku bardzo ważnych polach Artur by przegrywał z tymi rywalami, których ma, i nie dlatego, że jest słaby, tylko dlatego, że ta konkurencja na przyjęciu w reprezentacji Polski jest no, bardzo duża. I myślę, że nie obrazi się Artur na mnie za to, jak powiem, że jakby fizycznie w konfrontacji z Leonem, czy z Bednożem, czy z Fornalem po prostu przegrywa. Motorycznie, mimo to, że też skacze, mimo też, że potrafi mocno atakować, to jednak tych trzech zawodników potencjał w ataku i potencjał na siatce ma znacznie większy. Więc to jest raz. Dwa, jeżeli mamy spatrzeć z aspektu drugiego, czyli przyjęcia, no to Śliwka i Semeniuk robią to lepiej. Przyjmują lepiej, dają większą pewność przyjęciu, dają większe zabezpieczenie tego przyjęcia. No i teraz musimy jakby włożyć Artura do którejś kategorii. Czy to jest zawodnik
uniwersalny, czyli świetnie przyjmuje, świetnie atakuje, no nie. Czy to jest zawodnik defensywny, który tak jak na przykład Śliwka, czy po części Semen, chociaż Semena bym nie stawiał stricte w defensywny, bo Semen też świetnie potrafi atakować, ale też bardzo dobrze przyjmuje, więc jego bym nie stawiał w tej tak szufladkował go, raczej bym stawiał go do tej uniwersalnej razem z Fornalem szuflady. Potem nie szufladkujemy, ale wsadzimy do tej Tak, potem szuflady. Mamy tą szufladkę defensywny, no to tu mamy Śliwkę, który jakby te wszystkie zadania z tyłu wykonuje perfekcyjnie, a na siatce też potrafi fajnie grać i rozwiązywać trudne problemy. No i mamy tą szafeczkę ofensywną i w tej szafeczce ofensywnej znajduje się Artur Szarpek właśnie razem z Leonem i z Bednożem. No i jakby dobrze, wydaje mi się, że odpowiedź została zdefiniowana. To już jest koniec rozmowy. No tak by przykro mi, bo Artur jest świetnym zawodnikiem i potrafi grać genialną siatkówkę, to co widzieliśmy chociaż 5 lat temu na Mistrzostwach Świata, gdzie grał, był szóstkowym zawodnikiem i zdobyliśmy z nim Mistrzostwo Świata, ale to też była troszeczkę inna sytuacja w kadrze, no a teraz ta konkurencja jest jeszcze większa, no, jest jeszcze trudniej. Przekichane. A jak to z tą konkurencją na pozycję atakującego? Wiele pojawiło się komentarzy takich zaskoczenia, nie wiem czy zaskoczenia, może i oburzenia nawet bym powiedziała, no bo Bartek Kurek to już w ogóle, to już żadna szufladka, nic, po prostu Bartek Kurek. No i teraz co dalej? Mieliśmy przegląd taki trochę, powiedzmy w tych pierwszych dwóch tygodniach Ligi Narodów, wraca Łukasz Kaczmarek i też taka jakby, wiesz, sytuacja na zasadzie okej, wyście se pograli panowie, trochę coś tam pokazaliście, no ale ja i tak już, no właśnie, ja już wiem. Właśnie problem w tym, że nie pokazaliście. Ale co, no dobrze, no ale też jeszcze nie widział Łukasza pokazali, to no ale Łukasz Kaczmarek, co ma Łukasz Kaczmarek pokazywać w INL-u? Nie, ale chodzi mi tylko tak, wiesz, no tak Łukasz po prostu Kaczmarek, sprawdzenie. Wszyscy wiedzą jak gra Łukasz Kaczmarek i on inaczej nie zagra, no może być bez formy, ale nie zagra. No ale nie, ale jak właśnie tego nie wiemy i tutaj tak jakby ja mam wrażenie, że mamy sytuację, wiesz, że już wiemy kto z nami dziś w tym tygodniu w przyszłych i w ogóle w tym sezonie będzie grał, ale jeszcze nikt go nie widział. No okej, okay, ale nie wiemy w jakiej jest formie, no ale to Grbicia jest zadanie, żeby go przygotować do tej formy, okay. Więc on wie, że go przygotuje i wie jak będzie grał, bo on okay. Już jest sprawdzony. Wiesz co, ja zmierzam trochę do tego, że w poprzednim sezonie mieliśmy dłużej ten moment jakby takiego, wiesz, wyczekiwania i takiego sprawdzania jakiejś takiej rywalizacji. No okay, czy co, ale czy nie ma z kim rywalizować w tym sezonie, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że niestety tak i największym przegranym pierwszego turnieju, już o tym mówiłem, w INL-u był Butryn. Mhm. Bo Butryn jedzie do... Znaczy osoba, z którą ta rywalizacja właśnie w poprzednim sezonie. Dokładnie tak, no Butryn jedzie do Japonii na pierwszy turniej Ligi Narodów. I jedzie jako jedynka, jako pierwszy atakujący. I to jest jego moment, żeby pokazać Grbiczowi, że słuchaj, ja tu jestem. Ty możesz na mnie liczyć. Zobacz, zagrywam, atakuję, blokuję, nie zawodzę w ważnych momentach. No ale niestety tak nie było. Wygranym pierwszego turnieju Ligi Narodów, bardzo dużym, był właśnie Dulski, który wchodził z ławki i pokazywał, że kurde, no daje nadzieję, tak? Jestem perspektywiczny, jestem młody, ale nie boję się, wychodzę, gram, pokazuję, że mogę grać i wcale nie gram gorzej od Butryna, wręcz przeciwnie, grałem lepiej od niego i stąd też była jego nominacja na drugi turniej Ligi Narodów. No tak, ale niestety wiem, że tam ze względu na uraz nie pojechał i wydaje mi się, że no jakby tu rywalizacja sama się rozwiązała w ten sposób, no bo po pierwsze był uraz, po drugie nawet jak wrócił po tym urazie, to on jest jeszcze bardzo młodziutki, no ma 21 lat, jeżeli się nie mylę. Tak, ale no i właśnie ten wiek trochę też tutaj mamy dodatkowe info, bo tam wiemy, że będzie rozgrywki w innej kategorii wiekowej, no, po prostu tak, gdzieś tam no wspierał te reprezentacje jeszcze młodsze, więc, a seniorskiej. Więc Dulski nam ze stołu spada z tych kart, no i zostaje Butryn, zostaje Bołądź, który wydaje mi się, że też no, bardzo blado wypadł, jeżeli chodzi o ten turniej w Rotterdamie i te zmiany za Kurka też nie były jakieś takie, które by wnosiły do gry dużo i dawały nadzieję na to, że on może być zmiennikiem Kurasia, jeżeli ten będzie miał słabsze momenty. No i co nam zostaje? No, zostaje nam Łukasz Kaczmarek, który już jakby w klubowej siatkówce wygrał wszystko. Gra cały czas na tym samym poziomie. Jakby bardzo ciężko, czyli żeby zagrał lepiej. Selekcja się zrobiła tak naprawdę tak sama. Samoistnie. Naturalna. Dobrze, no to jeszcze selekcja
No bo co? No to ja rozumiem. Dziękuję, przyjęłam to wytłumaczenie. Już mi wytłumaczyłeś, dlaczego w tym sezonie nie mieliśmy aż tak zaciętej rywalizacji na pozycji atakującego. Jeżeli chodzi o rozgrywających, no to wraca Marcin Janusz, czyli ta nasza jakby temat jedynka, rozwiązany. Grzegorz Łomacz, dwójka. No tego chyba też mogliśmy się spodziewać, aczkolwiek fajnie, że ten Janek Firlej Janek miał swoje szanse. Dostał. Miał swoje szanse. Ciężko mi stwierdzić, czy je wykorzystał, bo tak naprawdę też nie miał łatwego zadania, bo dołączyła do niej, był w Japonii, no i spoko. Pograł, wyglądało to w miarę okej, no ale to też pojechali w cudzysłowie składem trochę eksperymentalnym. I też było parę prób, parę debiutantów i tak dalej. Później pojechali na turniej do Rotterdamu, gdzie dostał zawodników, z którymi no, na co dzień nie gra i też ciężko mówi, że jest z nimi zgrany z kadry, jak w zeszłym roku, chwilę też dopiero co miał z nimi okazję, że tak powiem, zatrenować. Więc to naturalne, że to zgranie nie jest nie wiadomo jakie. No i koniec. No i tak wyszło. Na Grzesiek Łomacz, no to jest gość, którego budzisz o 3 w nocy i mówisz, Grzesiek, da ci piłka! A on patrzy, jest Bieniek! Fik, krótka dobieńka, skończone. A jak nie Bieniek, to kłos, ciach, i skończone. No i to jest gość, który daje bardzo duży spokój Grbiczowi w przypadku jakichś tam zawirowań z Januszem, bo wejdzie uspokoi, wszyscy wiedzą, on wie, że oni wiedzą, że wy wiecie, że oni wiedzą, że on krótką zagra i tak tą krótką gra i zawsze jest skończona. No i jakby koniec tematu. No i cześć, dziękuję. Na libero to samo. No jest Zati, tak, który jest weteranem już i jakby równy poziom trzyma i tak dalej. No i jest Piwko, który jakby naturalnie przejmie schedę po Zatorskim, więc musi być przy nim. A Szymura puka, żeby wziąć miejsce po Piwczaka, jak ten skoczy na miejsce Zatorskiego. No i taka naturalna selekcja, która wymiana pokoleń, która fajnie, że jest ta płynność na tych pozycjach. Ale na tym etapie, mimo to, że Szymurka miał bardzo fajne mecze, te sparingowe na początku z Niemcami, fajne mecze właśnie na Lidze Narodów w Japonii, później dostał nagrodę w postaci wycieczki do Rotterdamu, no ale to jakby przy takiej rywalizacji na pozycji libero to jeszcze jest cały czas za mało, nie? On jeszcze ma swój czas. No ale to wiemy, że tu chodziło właśnie bardziej o to przecieranie się z reprezentacją i te szanse, no bo wchodzimy już w taki decydujący etap tak naprawdę rozgrywek, Mistrzostwa Europy, te kwalifikacje. Trzeba w końcu zrobić to, o co wszyscy pytamy i nad czym się zastanawiamy, czyli to zgrywanie, to ogrywanie, tę żelazną szóstkę naszą wypucować, że tak powiem, na te najważniejsze spotkania. No i na środku siatki jest to samo. No właśnie chciałam jeszcze środkowych, ale mówię, co powiedziałeś? Bieniu jest kłos. Bieniu, kłos, Kochan, no to klasa sama w sobie. To no i Norbert Huber, który sobie wywalczył tam też. No i Hubi, mimo to, że wydaje mi się, że nie prezentuje takiej formy, jakiej byśmy od niego oczekiwali, bo te wienele nie były w jego wykonaniu. Znaczy były takie, wiesz, dobre momenty i... No, było różnie. No, myślę, że to jest najlepsze określenie, że było różnie, ale z blaku laku na bez ryby i rak ryba, no także... Nie, bo okej, okay, no Urbanowicz uważam, że zagubiony w tym roku. Tak jak w zeszłym roku te swoje momenty wykorzystał i dawał duże nadzieje, tak w tym roku uważam, że nie wykorzystał. Na Aseba Adamczyk, no to jest... Fajnie było, ale no to jeszcze za głęboka woda, bo to dla debiutantów wyjazdy na główne turnieje w takim przypadku, gdzie jest Hubi, który jakby potencjałem nie ujmując nic Adamczykowi, no ale... Znaczy wiesz, inne zupełnie ma też doświadczenie, jeżeli chodzi o doświadczenie, ale też potencjał sportowy zupełnie inny, no bo jeżeli pomyślimy o Huberze zeszłorocznym z Aksy, no to myślimy o jednym z najlepszych, jak nie najlepszym środkowym plus ligi zeszłego sezonu. A jeżeli pomyślimy o Huberze w tym momencie, no to czwarty środkowy reprezentacji. No dobrze, ale wiesz, też trzeba brać pod uwagę to, kontuzja i to jak długo, wiesz, też, znaczy długo, no długo, no, no tyle długo, ile no, grał 10, tak naprawdę. Nie, no, ale no, wiem, o 10 tylko miesięcy chodzi, wracał. No to. Wracał, no ale też, kiedy to pod koniec grudnia pierwszy mecz chyba z Zawierciem, no, tak już grał, no, ale chodzi mi o to, że też tego... w kwietniu, a w grudniu dopiero jakieś pierwsze wejścia, tak, takie prawdziwe granie się zaczęło. Tak, niewiele w tym sezonie, więc mówię, do tego zaczęło w marcu, więc 10 miesięcy z życia bym powiedział wyjęte.
Także mamy trzech takich no, bardzo mocnych, środkowych, żelaznych, bym powiedział, reprezentacyjnych. No i jest Huber, który już z doświadczeniem i z bardzo dużym potencjałem i liczymy na to, że wróci do swojej gry tej, jaka była w zeszłym sezonie. Widziałam jeszcze komentarz od Was a propos Marcina Komendy, bo to jest jeden z zawodników, który nie dostał w ogóle szansy na grę w tym sezonie. I pojawił się taki komentarz, że szkoda, że chcielibyśmy go zobaczyć. Czy ty myślisz, że trener Nikola Grbić widział go po prostu na treningach w Spale i uznał, że no nie? Że to tam gdzieś się znaczy, to wiesz, urwało? Czy... No, jakby to brutalnie nie zabrzmiało. Potrzebował czterech rozrywających i kogoś na czwartego musiał powołać, bo w przypadku kontuzji jednego by został z dwoma. Ale wydaje mi się, że Marcin mimo wszystko nigdy nie był brany pod uwagę jako rywal, czy jako kandydat do tego, żeby walczyć o dwunastkę na jakikolwiek duży turniej. Dobrze, kropka. Dla mnie temat składu jest chyba zamknięty tak naprawdę, no jeżeli chodzi o Nikolę Grbicia. Myśmy wszystkie pozycje w miarę tak, przelecieliśmy. Tak, no tutaj to jedyne nazwisko, które faktycznie wzbudzało emocje po ogłoszeniu kadry na Filipiny, no to było przede wszystkim nazwisko Tomka Fornala, ale jakby zobaczymy, co tu będzie. Też widziałam, że pisaliście... Lekki szoker, no. Dobrze, że trener powiedział, co ma na myśli. O co chodzi, tak. Ale wiesz, też tam nie było takiej jednoznacznej, powiedziałeś, nie wyobrażam sobie, żeby Tomek nie zagrał w finałach, ale w sumie faktycznie przypomnieliście na czacie, że tam nie było takiej jasnej deklaracji, że Tomek tam zagra, tylko że... Wiem, na co Tomka stać. Wiem, na co Tomka stać. Być może pojawi się tak na finałach, ale też ważna kwestia, o której mówiłeś, czyli ta przerwa i ten brak rytmu tak naprawdę grania w reprezentacji. Trochę przerwy, trochę grania, trochę przerwy, trochę grania. No ale dobrze, zobaczymy. A co zobaczymy w tym tygodniu? Słuchajcie, wrzućmy sobie grafikę z rozkładem meczów, bo ten tydzień to rywalizacja siatkarska, no właśnie w wykonaniu kadry męskiej. Jezu, ja już zapomniałam w ogóle, jak to granie wyglądało w tych pierwszym i drugim tygodniu, a już mi się przypomniało. Tak sobie średnio bym powiedziała. W sensie było nieźle, ale wiemy, że to był miks skład. Ja myślałam, że drugi tydzień z racji, że wróciły mocne nazwiska, mocni zawodnicy i takie myślałam pewniaki, to będzie łomot, a nie było wcale tak naprawdę. Szału nie było. Szału nie było, ale dobrze, rozgrzewamy się. No, ostatni akcent tej fazy grupowej. Zaczynamy z naszym europejskim Nemesis, z którym zawsze w półfinale Mistrzostw Europy przegrywamy. A w Lidze Narodów przecież dwa lata temu bodajże 3-0 wygraliśmy, jak dobrze pamiętam, w Rimini, w Bańce. Jak graliśmy ze Słowenią. 3-0 było albo 3-1, już nie pamiętam, ale wiem, że za 3 punkty. No nie dobrze, ważne. Ważne, no już wpisuję tutaj. W każdym razie, sobie. Słowenia, Brazylia, także dwa mocne strzały, no i później Kanada, to takie myślę, że na... no nie lizanie ran, bo mam nadzieję, że ran nie będzie, no ale na takie troszeczkę zagranie i dogranie. No i na koniec aktualny lider, Japonia, rewelacja rozgrywek. Myślę, że w przypadku męskich drużyn o Japonii możemy mówić w takim samym stopniu, jak mówimy w przypadku żeńskich o naszych paniach. Także spoko. Fajne to granie się nam zapowiada na ten weekend na Ligi Narodów i dużo sobie obiecuję i mam nadzieję, że nie będziemy mówić, że było bez szału, tylko że zobaczymy kawał tylko, dobrej siatkówki. Szał, tak. 3-0. 26 czerwca dobrze 2021 roku. Fantastycznie pamiętałeś. Tak, ja też liczę na fantastyczne granie i że w końcu, no wiesz, będzie ten ogień, którego się oczekuje, no bo tak jak tutaj porównywaliśmy tę reprezentację męską i żeńską, że jakby te oczekiwania są zupełnie inne. Trochę sobie też tak myślałam, kurczę, co by było, gdyby właśnie, znaczy no Polacy nie mogą, bo z racji tego, że jesteśmy gospodarzami, to mieliśmy to miejsce w ćwierćfinałach tak naprawdę zapewnione turnieju finałowego Wienel, ale wiesz, tak w pozycji Serbek się postawić, no to co prawda, my jesteśmy wicemistrzami świata, ale to by było niewyobrażalne, żeby przegapić finały takich rozgrywek. Masakra. Na szczęście gramy w Gdańsku, więc co by tam oni nie zrobili w tym Wienelu, w tym roku jesteśmy bezpieczni, ale to też na to nie można tak patrzeć. Jesteśmy na piątym miejscu. Bardzo dobrze, momencie. Bardzo fajnie. Nie, no bez szału. No bez szału, no ale jesteśmy na... No wiem, no jakaś tam potyczka i tak dalej, no ale ja nie sądzę, zdecydowanie że tutaj... fajnie by było podciągnąć tą pozycję do góry. No podciągnąć w dół się nie da.
podciągnąć tą pozycję i wystartować, nie wiem, z trzeciej, drugiej, to wtedy ten rywal ćwierćfinałowy będzie no, zdecydowanie bardziej korzystny niż zaczynać z piątego czy szóstego miejsca i od razu na dzień dobry mierzyć się z kimś, kto jest z Amerykanami czy z innym potężnym zespołem. No, aktualnie liderami są Japończycy, więc zobaczymy. No. Golą wszystkim. Wiesz, więc na ostatnim w takim razie też by się wcale niedobrze było znaleźć, no, bo to raczej nie, no, Japonia co, na razie wygrywa mogą ze wszystkimi, więc to tak jak powiedziałem, w przypadku pań Polska, w przypadku panów Japonia jest no, rewelacją i takim szokerem. Czy miałeś szoker, jak się dowiedziałeś, co się dzieje z wizami reprezentantów Iranu? Nie miałem szokera, bo to tam regularnie się zdarzają. Okay, są jakieś problemy. Takie sytuacje. Mieliśmy przecież już tego typu przypadki też podczas podróży chociażby zawodników irańskich, którzy grali w pucharach europejskich, w europejskich klubach. No także okej, ale no, to jest uważam, taka kwestia polityczna, która w przypadku sportu uważam nie powinna być, jakby nie powinno to wchodzić w sport, no ale ja rozumiem, że różni ludzie różnym się rzeczami tłumaczą, kwestie bezpieczeństwa, kwestie jakichś tam innych niechęci do... Tak, mówisz, polityka faktycznie nie powinna wchodzić. Z drugiej strony polityka FIVB, mam wrażenie, że no tak przychyliła się do reprezentacji Iranu, bo faktycznie te wyniki na tym trzecim etapie WNL-u nie będą wliczane do rankingu, bo o to Irańczycy szczególnie prosili, skoro nie możemy przyjechać takim składem, jakim byśmy chcieli, no to nie Jasne. Rozliczajcie nas tak z tego, więc Jasne. Akurat w tym wypadku to jest okej. Okay. Słuchaj, ja już skończyłam program praktycznie. Okay. Chyba wszystko. Słuchajcie, czy coś jeszcze byście chcieli? Czekajcie, rzucimy sobie okiem na czat, być może wyłowimy, chociaż tutaj tak szybko przelatują te wasze komentarze, że ja nie wiem, czy coś wyłapię. Grali nasi z Japonią, dostawali lanie. Dlaczego Leon nie jest atakującym? Bo jego przyjęcie zawsze było losowe. Aha, bo tak, faktycznie była dyskusja a propos Leona. Gramy szybszą piłkę do niego, gramy więcej go blokują. Dlaczego Leon nie jest atakujący? No bo jakby był atakujący, to by był rezerwowym za Kurkiem, bo od Kurka lepszy nie będzie jako atakujący. Poza tym inaczej to jest atakować z prawego, inaczej to jest atakować z lewego. To jest zupełnie inne najście, ułożenie ciała i tak dalej. Dolot piłki, ułożenie na piłkę. No nieważne, w każdym razie nie wchodzą w szczegóły. Nie, właśnie ważne, bo tutaj część osób pisała, że jakby ten temat był omawiany, no bo wielokrotnie pojawiał się znak zapytania, czemu Wilfredo nie na atak. No bo po pierwsze jakieś od Kurka lepszy nie będzie, według mnie. I dobrze, że dodałeś. No nie będzie, no sorry. Ze względu na to, że Kuraś na tej pozycji gra od wielu lat, ma technikę, ma doświadczenie, ma opanowanie i tak dalej, więc uważam, że to się nie uda, więc jakby miał grać na ataku, to by był zmiennikiem Kurka. No i teraz pytanie, czy ma być zmiennikiem Kurka, a czy jeżeli będzie zmiennikiem Kurka, to czy wniesie więcej niż Kaczmarek? Mm-hmm. Tym bardziej, że Kaczmarek prezentuje zupełnie inny styl grania niż Kurek. Jest to zawodnik, który w ataku nie będzie popełniał błędów, który da dużo na zagrywce, da dużo w bloku, pomoże w obronie, a w ataku jest to zawodnik przede wszystkim techniczny, który będzie rozwiązywał sytuację raczej technicznie, grę o blok, ponowienie akcji, niepopełnianie błędów, a Leon, no wiem, jakim jest zawodnikiem, jest to zawodnik, który bazuje myślę, że tak, przede wszystkim w 90% na swojej fizyczności. Jeżeli ta fizyczność nie zdaje efektu, no to ciężko jest o jakąś alternatywę. Więc jeżeli mamy dwóch zawodników, którzy mają grać przede wszystkim fizycznie, chociaż uważam, że Kurek też ma bardzo dużo technicznych rozwiązań teraz w ataku, na przestrzeni lat ich nabył, no to też zespół jakby ma mało alternatyw. Że jak fizyczność nie idzie, to co mamy zrobić? To dajemy następną fizyczność, która może też nie iść. Okej, okay, ale czyli co, nie ma szansy, myślisz, w ogóle na sprawdzenie Wilfredo na jakby na to jest pozycji? Koncepcja trenera. To, no, na razie ta koncepcja jest... nie zmieściła się ani w planie Witala Heinena, ani Nikoli Grbicza, więc coś no to w tym jakby musi być chyba, nie? No dokładnie. No to mamy nadzieję, że ta odpowiedź was satysfakcjonuje. Faktycznie jeszcze było pytanie o Asię Wołosz. Wybaczcie, bo ja czasami wyłapywałam pytanie, potem Zbyszku zaczynałam cię słuchać i już zapominam, jakie było pytanie. Czy Asia Wołosz wróci na finał WNL, no bo dużo mówiliśmy o fantastycznej postawie Kasi Wenerskiej i teraz... Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie. Na tyle, ile wiem, jeżeli chodzi o etap treningowy Asi, to wydaje mi się, że jeszcze nie, bo ona bodajże
10 dni temu, czy niecałe 2 tygodnie temu dopiero zaczęła piłkę odbijać, więc ciężko liczyć na to, że zrobi taką formę, żeby być no po i... tych... No, czas leci, dwóch miesiącach bez gry, żeby no wejść, a poza tym jeszcze... Z dziewczynami to zgranie, to wiesz, to zgranie, wszystko a poza tym jeszcze inny aspekt, jest odbicie palcami, to jest jedno. Ale przy wszystkich sytuacjach z dłońmi, z nadgarstkami, z palcami, to jest coś jeszcze ważniejszego, blok. Okej. Okay. Jak się w tą rękę będzie dostawać, więc ta ręka musi być naprawdę mocno, że tak powiem, przygotowana i obudowana w cudzysłowie i sprawdzona w momencie, kiedy się zawodniczkę puszcza na boisko. Mhm. Tym bardziej, że w przypadku, gdyby tam coś się, nie wiem, podczas bloku ponowiło i coś z tym nadgarstkiem się stało, no to wtedy to już jest, wydaje mi się, dużo grubsza operacja i ten dystans... Do powrotu do gry, no robi się z takiego, robi się taki, nie? Dobrze, ale czy to oznacza, że my w tym sezonie reprezentacyjnym... Znaczy spokojnie, no sezon reprezentacyjny możemy... jeszcze jest długi, no VNL startuje finały za 10 dni, więc tu jest mało czasu, ale później do Mistrzostw Europy to jeszcze jest kolejne półtora miesiąca to już jest dużo. No tak, no i teraz już też tak pomyślałam, przecież to jest Joanna Wołosz, więc Joanna Wołosz przygotowując się właśnie w treningach nie musi się ogrywać w meczach takich jak VNL, chociaż pewnie to dobrze by było, trzeba, prawda? Bo to akurat siatkówka jest taki niewygodny sport, że to jest sport przede wszystkim skupiony na precyzji, więc i automatyzmach, więc jeżeli ktoś nie grał przez bardzo długi czas i choćby nie wiadomo, jakim był kozakiem, no to jednak wydaje mi się, braki precyzji mogą się pojawiać szczególnie w sytuacjach stresowych, a wiadomo, że powrót do gry po długiej przerwie jest zawsze sytuacją stresową. Czytam jeszcze, Zbyszku, znaczy słucham cię, ale czytam jeszcze, co tutaj... O coś pytaliście, słuchajcie, jeżeli nie odpowiedzieliśmy, to wysyłajcie jeszcze raz, byłaby wzmocnieniem, pytanie o zdrowie Zuzi wysyłamy oczywiście pozdrowienia. Step by step, długa step droga. Step by step, no to jesteśmy właśnie przy również, tym, czy uważacie, że wygramy z Japonią? Czy my wygramy z Japonią? No jakby no powinniśmy. Wiesz co, znaczy, nie sądziłam przed VNL-em, że to może być tak ciekawy mecz. Gdzieś paradoksalnie, no bo mamy Słowenię, Brazylię, ale widzisz, na koniec mamy wisienkę. Myślę, że powinniśmy wygrać z Japonią. Japonia jakby jest taki rodzynek, wydaje fajnie, mi się, ale... w światowej siatkówce, bo zespół naprawdę o warunkach fizycznych, jak popatrzymy na wzrost, no znikomych, ale fizyczność, dynamika tych zawodników jest fenomenalna. Zresztą bardzo dobry ruch całej Federacji Japońskiej, że zaczęli wysyłać zawodników do Europy. Mamy w lidze włoskiej grał Ishikawa, grał Takanashi i grał jeszcze Nishida, więc no to jakby... Wiem, o co ci chodzi. Tak, Ishikawa to we Włoszech to już gra 10 lat. Także i to widać też, no zresztą lider klasyfikacji przyjmujących Ligi Narodów, także po dwóch weekendach. Także no, widać ten progres zrobiony. Nishida, no to też genialny zawodnik. A Takanashi widziałem, że dużo występów nie miał, ale to też jest zawodnik, który w lidze włoskiej w tym roku w barwach Padwy był liderem tego zespołu. Mimo to, że chłopak ma 1,89 m. Mhm. No, także Mają i fajnie, że mają kim grać, bo to jest siatkówka, którą się naprawdę fajnie ogląda i brakuje takiego trochę powiewu świeżości tak. Do tej światowej czołówki, żeby to nie było cały czas Polska, Brazylia, Włochy, Włochy, Polska, Brazylia, Brazylia, Polska, Włochy. Słowenia gdzieś tam w otoczeniu i tylko żebyśmy dostali też jakiś nowy, fajny zespół, który prezentuje zupełnie inną siatkówkę niż te zespoły, o których teraz wspominałem. Tak, i zdecydowanie Japonia to jest ten zespół, który zapowiada się tym powiewem świeżości być, aczkolwiek patrząc na ten... Jeszcze o Francji ten... zapomnieliśmy, sorry, no Francja. Ach, jeszcze w tej układance. Ale powiedzmy, było 5-6 zespołów. Tak, no znaczy, no tam coś jeszcze, być może byśmy dorzucili jakiś jeszcze może zespół, czy nie. Nie, Francja to powinniśmy przede wszystkim. No, ale 4, pretender, 5, Słowenia, no i tak... No wiem, o co chodzi. Niech Japonia tym powiewem świeżości będzie, ja jestem na tak, aczkolwiek... Argentyna od czasu do czasu. No tak, aczkolwiek ja wiem, te zespoły, które wymieniłeś, to są takie zespoły, że jak spojrzymy w historię... Nie, no takie jak myślimy, kto zdobędzie medal na Mistrzostwach Europy.
Włochy, Polska, Francja, Polska. Słowenia. Taka jest. Taka no masz jest. 4 zespoły do 3 medali. No i później oczywiście są zespoły inne, które będą kąsać i próbować swoich sił, no ale to są faworyci. A jak pomyślimy na Igrzyskach Olimpijskich, no to wymienimy do tego jeszcze Brazylię. Znaczy ja to tylko o ćwierćfinał powiem. A nie, no tak. Słuchajcie, dobra, będziemy powoli kończyli. Francja może nie wejść do finału. Kazus, no właśnie, a to jest ten sam kazus, co Serbia, że się Gianni przeliczył. No więc testując niby, młodzież. Niby tak mówimy, że tutaj trochę towarzyskie sprawdzanie, granie i tak dalej, a tym największym reprezentacją te wtopy też się zdarzają. Oczywiście, ja mam nadzieję, że polskiej reprezentacji one się nie przydarzą i tak jak tu pytaliście o to, czy wygramy z Japonią, to, że na pewno wygramy z Japonią, bo ja naprawdę bym chciała w tym ostatnim tygodniu, czy chciałabym, ja tam sobie mogę chcieć, ale miło byłoby zobaczyć tą reprezentację już naprawdę silną i taką budującą się przed tym sezonem. Myślę, że to taki najwyższy czas. Ale to, the time to is mówię now. Ja. Tak, the time is now and the time is to kończyć program powolutku. It's time to say goodbye. Dokładnie, ale na tydzień tylko, bo widzimy się w przyszłym tygodniu. I sobie porozmawiamy, zobaczymy, co tam się podzieje w INL. Cały czas mam wrażenie, że o czymś jednak zapomniałam, ale nie, no chyba... Kto się widzi, ten się widzi. Kurczę, no! Dobra, może coś tam jeszcze pozmieniasz, co? I przybędziesz. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ale na pewno program będzie, Siatkarskie Ligi, więc już teraz zapraszamy Was bardzo serdecznie na przyszłą niedzielę i bardzo Wam dziękujemy za ten dzisiejszy odcinek, kurczę, aż nam się przedłużyło. Życzymy Wam spokojnego wieczoru, tego niedzielnego wieczoru i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.